Historia polskiej popkultury. Prowadzi Wojtek Przylipiak. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Wojtek Przylipiak, a to cykl audycji Historia polskiej popkultury. Jeśli mówimy o Andrzeju Korzyńskim, no to trzeba wspomnieć wyjątkowe dwie wytwórnie, dzięki którym ta muzyka Korzyńskiego wciąż żyje. I tu też są niesamowite przygody, jak ta muzyka jest odkrywana na nowo. Bo z jednej strony to jest angielska wytwórnia Finders Keepers i tam jeden z założycieli tej wytwórni po prostu zakochał się w muzyce Korzyńskiego przed laty już, no i wydał między innymi do filmów Żuławskiego muzykę, chociażby do Opętania, ale też do Trzeciej Części Nocy. Chyba jeden z najlepszych ścieżek dźwiękowych autorstwa Andrzeja Korzyńskiego. A z drugiej strony to jest polska wytwórnia GAD Records, no, która od lat wykopuje absolutne perełki, jeśli chodzi o polską muzykę, i to nie tylko filmową. I tutaj między innymi właśnie odnaleziony materiał z Akademii Pana Kleksa, po raz pierwszy wydany, i to nie mówię o piosenkach wydanych w latach 80., tylko o muzyce ilustracyjnej, odnaleziony gdzieś tuż przed tym, jak miał pójść do spalenia, z oryginalne taśmy. No i jakby za tym poszły kolejne wyjątkowe wydawnictwa, bo GAD Records to jest też wznowienie, taka duża antologia Arp Life, to też jest muzyka do W pustyni i w puszczy, czyli takiego no absolutnie chyba największej produkcji PRL, czy jednej z największych. Muzyka do Akademii Pana Kleksa, właśnie wspomniana, no i Our Voyeurs, to jest taka płyta z muzyką Korzyńskiego do filmów, które on robił w Niemczech, bo w latach 80. bardzo dużo pisał muzyki dla kina niemieckiego, kina telewizyjnego, ale też filmów takich stricte kinowych i seriali. No i tam zresztą bardzo ciekawa historia, pamiętam, opowiadał mi kiedyś w rozmowie, jak wybuchł stan wojenny, on miał niedokończony jeden projekt filmowy, no i jakimś cudem, on do końca nie wie jak, ale ktoś to załatwił jakimiś swoimi po prostu z Niemiec drogami, i Andrzej Korzyński, żeby dokończyć ten projekt, w stanie wojennym poleciał samolotem do Berlina, co w ogóle, przelot samolotem, wtedy były zamknięte wszystkie granice, łącznie z tymi powietrznymi, no ale to był specjalny samolot dla pana Andrzeja, okazało się, że nie tylko dla niego, bo drugą osobą, która podróżowała tym samym samolotem, był aktor Leon Niemczyk, który też wtedy dużo pracował w kinie niemieckim, więc we dwójkę polecieli w stanie wojennym do Berlina samolotem z Warszawy, żeby dokończyć swoje filmy, różne filmy. Więc tych przygód i tych materiałów jest bardzo dużo i bardzo różnych. W przypadku właśnie Andrzeja Korzyńskiego, no to jest cała gama płyt wydanych przez GAD Records. Cały czas zresztą się pojawiają następne, więc polecam tutaj naprawdę zaglądać na stronę, bo każdego roku pojawiają się jakieś absolutne perełki. No ostatnio to właśnie ten wspomniany Wielki Szół. I tak jak mówię, no wiele z tych ścieżek dźwiękowych prawdopodobnie nigdy by się już nie pojawiło na rynku, gdyby nie gdzieś odnalezione, odszukane, odkopane. Zresztą sam pan Andrzej mówi o tym, że w domu też swoje archiwa przyczesuje po to, żeby właśnie no jeszcze coś się mogło pojawić. Es wächst hier nie den Brot genug für alle Menschen, Kinder, auch Hosen und Mütter, Schönheit. Jeżeli patrzymy na świat, to mamy piękne czołówki, tematy, które każdy rozpoznaje. Bond, Mission Impossible, Święty i tak dalej. I tu byliśmy, nie wiem, czy może możemy powiedzieć jeszcze jesteśmy, tu postawię delikatny znak zapytania, ale tu byliśmy zdecydowanymi mistrzami. Bo czołówka do stawki większej niż życie to jest absolutny majstersztyk. To jest rzecz, którą można postawić obok największych dzieł światowych, kiedy mówimy o właśnie tematach, o tym, co będzie motywem, który będzie rozpoznawalny natychmiast, kiedy się obudzimy, usłyszymy pierwszy dźwięk. Piękne zróżnicowanie, piękne przejścia. Dalej, 07 Zgłoś się, z pamiętną wokalizą Grzegorza Markowskiego, o czym czasami zapominamy.
utwór napisany przez Korcza z tęsknoty, jak on sam mówił, z poczucia ogromnej tęsknoty. Jeśli wspominamy kompozytorów tego, tak powiedzmy sobie, starszego pokolenia, to tak jak już też Marcin Cichoński wspomniał, mistrzowie różnych tematów i na przykład Stawka większa niż życie, czyli no chyba jeden z najsłynniejszych polskich seriali i najsłynniejszy chyba jeden z najsłynniejszych motywów wykorzystanych w polskim kinie telewizji. Lata 60. no i to muzyka Jerzego Matuszkiewicza, zresztą też doskonałego jazzmana, znanego pod ksywą Duduś. Autora też no, takich absolutnie kultowych i rozpoznawalnych tematów, na przykład do seriali Alternatywy 4, do Życia na gorąco, do 40-latka, do Janosika, do Wojny domowej, jak rozpętałem II wojnę światową, ale też no, chyba jeden z moich ukochanych filmów Zaklęte rewiry. To zresztą Duduś Matuszkiewicz to też jest jeden z pionierów polskiego jazzu powojennego, bo on wspólnie z Leopoldem Tyrmandem rozpoczynał słynny festiwal w Sopocie w połowie lat 60. Szedł w tym takim słynnym pochodzie po Monciaku, takim w stylu nowoorlańskim. No właśnie w pierwszym rzędzie szedł Jerzy Matuszkiewicz, ten sam, który napisał te wspomniane tematy muzyczne. Zresztą pisał też tematy do piosenek autorstwa Wojciecha Młynarskiego czy Agnieszki Osieckiej, więc jakby poruszał się w bardzo różnych klimatach. Drugi taki, no, jeden z najsłynniejszych tematów to na pewno 07 Zgłoś się, i tutaj już Włodzimierz Kolcz, który niespecjalnie często sięgał po komponowanie muzyki filmowej, no ale jak już to robił to naprawdę solidnie i rozpoznawalnie. To właśnie ten słynny temat 07 Zgłoś się z wokalizą Grzegorza Markowskiego, że są, zresztą co ciekawe, w jakichś wspomnieniach czytałem, jak Grzegorz Markowski opowiadał, to było jeszcze zanim śpiewał w zespole Perfect. Zaśpiewanie wokalizy w tej czołówce 07 Zgłoś się było dla niego wielkim wydarzeniem. Zebrał się z całą rodziną wspólnie w pokoju, żeby zobaczyć pierwszy odcinek i jak jest tam podpisany, że to on śpiewa. No z tym, że pojawił się mały błąd, ponieważ w napisach był podpisany jako Ryszard Markowski. Więc no, troszkę się pan Grzegorz obraził, ale koniec końców jakby ta jedna z najsłynniejszych wokalist to właśnie jest jego autorstwa. Zresztą tam też śpiewa Alicja Majewska, z którą później Włodzimierz Korcz, autor muzyki, napisał wiele różnych tematów przebojów popowych. No na pewno takim kompozytorem, którego trzeba wspomnieć, to jest Krzysimir Dębski. Tutaj takie słynne tematy to chociażby King Size czy Ogiem i Mieczem, ale też trzeba pamiętać, że to też jeden z pionierów polskiego jazzu. No może nie pionierów, ale takich kontynuatorów polskiej szkoły jazzu, bo jest współzałożycielem zespołu jazzowego String Connection, których płyta ukazała się w tej takiej słynnej serii Polish Jazz, więc jakby tutaj też silne jazzowe korzenie. Kolejny, któremu warto się przyjrzeć, to na pewno Zbigniew Preisner. Tutaj przede wszystkim Kieślowski i jego dekalog, ale też Trzy kolory, ale też jedna z najlepszych filmów Agnieszki Holland, która często brała Zbigniewa Preisnera jakby pod swoje skrzydła, żeby razem robić muzykę filmową, i to było Europa, Europa czy Tajemniczy Ogród, ale też Preisner był często wykorzystywany przez reżyserów zagranicznych, bo pracował z Johnem Irwinem czy Louisem Mandokim czy Nolui Malem, więc to takie bardzo, bardzo, bardzo duże nazwiska. Myślę, że też pewnie rozpoznawalnym tematem wśród wielu miłośników polskich seriali jest ten chociażby Znak Kłopoty Bednarski. Tutaj Henryk Kuźniak, i to jest ten sam autor, który zrobił chociażby muzykę do filmów Wabank czy Seks Misja. No troszkę później pojawił się dzisiaj taka chyba jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki filmowej też za granicą. Mianowicie chodzi o Jana A.P. Kaczmarka, który oczywiście najbardziej wypłynął w 2004 roku, kiedy dostał Oscara za Marzyciela.
film hollywoodzki, do którego zresztą podobno musiał bardzo walczyć, żeby napisać muzykę, bo producenci nie do końca chcieli skorzystać z polskiego kompozytora, bo twierdzili, że no, będzie naznaczony jakąś taką słowiańskością, ludowością, ale pamiętam, że w jakimś wywiadzie pan Jan Kaczmarek stwierdził, że no, zbierze się w sobie, w jedną noc napisał utwór taki przykładowy, przesłał producentom, jakby to odsłuchali, to stwierdzili, że no okej, jakby bierzemy, bo to jest fantastyczna muzyka. No i później już poszły kolejne projekty, bo była i Niewierna Adriana Lejna, było też Całkowite Zaćmienie Agnieszki Holland, ale też film doskonałego reżysera wideoklipów, ale to duży film Horseman, Jeźdźcy Apokalipsy, reżysera Jonasa Arkelunda, więc jakby Jan A.P. Kaczmarek jest takim teraz na pewno głośnym nazwiskiem. Zresztą co ciekawe, on wspomina, że jego początki z kinem były takie dosyć nietypowe, bo on zaczynał swoją karierę muzyczną grając w kinie do filmów niemych, grając na żywo. Więc z tego jakby wzięła się cała jego miłość do kina. No i na pewno takim nazwiskiem, którego oczywiście nie możemy tu pominąć, to jest Krzysztof Komeda, Krzysztof Trzciński, zmarły w 1969 roku, kompozytor, doskonały jazzman, uważany jest za jednego z najważniejszych nie tylko polskich jazzmenów, ale w ogóle światowych. No i to oczywiście Roman Polański, ale też pamiętajmy, że Do widzenia do jutra Morgensterna, czy filmy z Kolimowskiego, czy Andrzeja Kondratiuka, a nawet Jerzy Passendorfer, więc cała paleta, Andrzej Wajda, cała paleta absolutnie wybitnych reżyserów. Bardzo krótki był ten czas, w którym Komeda miał szansę zaprezentować się jako twórca muzyki filmowej. No i oczywiście to, co z nami zostanie na najdłużej, to na pewno słynna kołysanka Dziecka Rozmyły Romana Polańskiego, napisana bodajże rok przed śmiercią, w 1968 roku. Ale też wcześniej Komeda pisał do przecież Nóż w wodzie czy Matnia. Jeśli mówimy o Dziecku Rozmery, to bardzo dużo takiego tła o tym, jak powstawał ten najsłynniejszy temat, ale nie tylko, w ogóle o samym Komedzie. Fantastyczna książka Magdaleny Grzebałkowskiej, Komeda, osobiste życie jazzu. I tutaj taki krótki fragmencik, który dobrze pokazuje no jakby geniusz, ale też metody pracy Komedy. To był 68 rok i Komeda mieszkał już w Los Angeles i tutaj pisał właśnie tą słynną kołysankę. I teraz cytat. Trzciński komponuje muzykę bez sugestii ze strony reżysera. Roman Polański wspomina. Dałem mu wolną rękę. Czasem minucił, czasem grał, coś wymyślił. Komeda tworzy prawie pół godziny ścieżki dźwiękowej i dwie wersje kołysanki, która ma być motywem przewodnim filmu. Prosi Romana o pomoc w wyborze jednej z nich. Polański. Pytał mnie, która jest lepsza. Jedna wydawała mi się bardziej komercyjna, druga mniej. Nie umiałem mu pomóc. Powiedziałem, żeby sam zdecydował. Reżyser później napisze w autobiografii. Chcieliśmy, by delikatnie, sugestywnie nucona zabrzmiała na początku filmu. Zamiast zwrócić się do zawodowej piosenkarki, poprosiłem, by zaśpiewała ją Mia. To oczywiście aktorka Mia Farrow. Zdumiało mnie, jak wspaniale wywiązała się z zadania. W rezultacie nie ma wątpliwości, że to jej głos towarzyszy czołówce. Nie pierwszy raz mój film nabierał dodatkowego wymiaru dzięki cudownej, pełnej inwencji muzyce mojego przyjaciela Komedy. I jeszcze jak proces nagrywania muzyki do Rozmyr z Baby wspomina sam Komeda w liście do Wojciecha Solarza. Muzykusów miałem jak trzeba i wykonywali muzyczkę po góralsku. Organizacja studia jest oszałamiająca. Są to normalne fabryki pracujące na zasadzie długoletnich doświadczeń. Dobrze to i źle, bo często w sprawach artystycznych są nieco skostniali, ale chętnie oczekują propozycji. Dla przykładu, organizacja, powiem Ci, że nad muzyką pracowała ze mną kilkanaście osób. Specjalny montażysta muzyki, czasy itd. Jest to w użyciu specjalny system, który reguluje na nagraniu muzyki sprawy długości odcinka, synchronów, absolutnie bezbłędnie. Są oni absolutnymi profesjonalistami, co by się i u nas przydało. To fragment z fantastycznej książki Magdaleny Grzebałkowskiej o Komedzie, który właśnie pokazuje no, metody pracy tego genialnego muzyka jazzmana. Tak jak mówię, no, rok później niestety straciliśmy Krzysztofa Komedę, no, ale na szczęście ta nieduża ilość tematów filmowych, ale absolutnie wybitnych, została z nami i to jest taki no, kanon polskiej muzyki filmowej bez wątpienia.
podczas gdy można powiedzieć, że Komeda jest no taką ikoną polskiej muzyki filmowej i chyba najbardziej znanym twórcą muzyki filmowej na świecie, no to z drugiej strony są nazwiska polskich twórców, którzy są zaskakująco mało znani, czy raczej doceniani. I o jednym z nich wspomina Marcin Cichoński. Myślę, że zapomnianym twórcą jest pan Cezary Skubiszewski w Polsce. Na tego artystę mało zwracamy uwagę. On od lat mieszka w Australii. Natomiast on wszystkiego, czego się nauczył, nauczył się w Polsce. Warto zwrócić uwagę na przykład na ścieżkę dźwiękową do serialu Piknik pod wiszącą skałą. Pan Cezary jest rozchwytywany. On tworzy dla Hollywood, on tworzy dla produkcji telewizyjnych. Kalendarz ma wypełniony na długi czas. I jest to taki twórca nieoczywisty. Marcin Cichoński w rozmowie wspomniał też o Ablu Korzeniowskim, czyli takiej postaci, no jego zdaniem, trochę niedocenionej. I faktycznie chyba tak jest, chociaż no, jest od dobrych paru lat, chyba od 2005 roku w Los Angeles i tam już tworzy i pracuje. Zrobił chociażby A Single Man Toma Forda, czy serial bardzo popularny Penny Dreadful. No wcześniej oczywiście pracował w Polsce, to taki słynny jego projekt To duże zwierzę Jerzego Sztura. Co ciekawe, uczył się zresztą pod okiem Krzysztofa Pendereckiego, zbierał swoje muzyczne szlify, więc jakby jest na czym budować karierę, ale mówię, no już chociażby właśnie A Single Man czy Penny Dreadful, zresztą dostał za ten serial nagrodę BAFTA. Jest też taki ciekawy projekt, w którym wziął udział, to był 2011 rok, film W.E. Królewski Romans i to jest film, co ciekawe, w reżyserii Madonny. Zresztą Abel Korzeniowski, wspominając w wywiadach współpracę z Madonną, się bardzo dobrze o niej wypowiadał, mówi, że to był super spędzony czas, więc to był taki na pewno ciekawy projekt. No i cały czas Abel Korzeniowski pracuje w Hollywood, jest w Los Angeles i tam tworzy, więc myślę, że to jest nazwisko, na które warto zwracać uwagę. Jeszcze nie pracuje w Hollywood, ale moim zdaniem jest, mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy, bo to jest kompozytor, który nie tylko komponuje muzykę do filmów, ale też robi swoje autorskie piosenki i robi to bardzo dobrze. To jest Daniel Blum, czyli brat reżysera Jacka Borcucha. No razem zrobili kilka rzeczy, chociażby Tulipany i ostatnio Słodki koniec dnia z Krystyną Jandą. I to absolutnie fantastyczne ścieżki dźwiękowe, dużo elektroniki, ale też takiego sentymentalizmu. Zresztą podobnie jest w jego płytach wydawanych po prostu jako Daniel Blum. Drugą taką ciekawą osobą, która już jest bardzo znana za granicą, choć to też jest młody człowiek, bo to jest bodajże rocznik 93, to jest Daniel Spaleniak, który z jednej strony tworzy własne albumy regularne, a z drugiej jakby no, ta muzyka filmowa jest od początku jego kariery mu bardzo bliska. No i tutaj jeśli wspomnę o takich serialach jak Ozark, Sekta czy Elementary, to są wszystko seriale, które wykorzystują muzykę Daniela Spaleniaka, jego piosenki. Więc na pewno to nie jest już no name, jeśli chodzi o Hollywood. Zresztą to w ogóle jest ciekawy artysta i ceniony za granicą, bo też zrealizował chociażby taką słynną sesję dla radia w Seattle, KXP, kultową sesję nagrań muzycznych, więc myślę, że to jest taka postać, która jeszcze nam pokaże i skomponuje dużo świetnej muzyki filmowej. Szansę, myślę, ma też Maciej Zieliński. To jest z jednej strony absolwent Akademii Muzycznej Chopina w Warszawie, a z drugiej Royal Academy of Music w Londynie. On na razie zajmuje się kinem amerykańskim niezależnym, ale już zdobywa nagrody, więc myślę, że warto zwrócić uwagę na to nazwisko, Maciej Zieliński. W Polsce zrobił też kilka filmów, Fotografa chociażby, czy Sługi Boże, czy Gry uliczne. Już za granicą sobie nieźle radzi, głównie w Niemczech, bo zdaje się, że chyba tam mieszka w Berlinie Antoniko Massa-Łazarkiewicz. I on zrobił chociażby muzykę do serialu Netflixa 1983, do W ciemności Agnieszki Holland, ale też właśnie produkcje niemieckie, czy też z drugiej strony chociażby czeskie. No i myślę, że też ciekawe nazwisko to syn Krzesimira Dębskiego, czyli Radzimir Dębski, znany jako Imek.
Był taki parę lat temu jego słynny projekt hip-hopowy, ale on robi też muzykę stricte filmową i to było chociażby Miasto 44, Sztuka Kochania o Michalinie Wisłockiej czy Atak Paniki, więc myślę, że te nazwiska młode, pewnie jest ich dużo więcej, ale to jest taka podstawa, którą warto znać i warto się zainteresować i tak jak Marcin Cichoński wspominał, że strasznie fajne jest to i ciekawe, że ci młodzi kompozytorzy nie boją się bardzo różnych rozwiązań i bardzo operują w bardzo różnych klimatach muzycznych i to jest strasznie fajne, ciekawe. No i obyśmy doczekali drugiego Jana P. Kaczmarka, czy wcześniej Korzyńskiego, czy wcześniej, już nie mówiąc o Henryku Warsie. A jakie są ulubione ścieżki dźwiękowe gości audycji? No i ja tutaj nie wskażę na te największe dzieła, najbardziej oczywiste, bo pewnie wszyscy wskazują na komedę. Natomiast ja bym powiedział, żeby każdy sobie włączył ścieżkę dźwiękową do filmu Psy. To jest coś, co zachwyca do dziś. Można powiedzieć, że duże wrażenie, ale to byłem znacznie młodszy, zrobiła na mnie muzyka z Wojen Gwiezdnych. To jest rzeczywiście taki przebój, który do dzisiaj robi wielkie wrażenie. Zresztą ta muzyka jest wykorzystywana. No, poza tym Blade Runner, czyli muzyka Vangelisa, to było też objawienie absolutne. To użycie syntezatorów wtedy, to były chyba koniec lat 70., o ile się nie mylę. I to w zasadzie było na tyle w pierwszej odsłonie historii polskiej popkultury. Oczywiście nie został ten temat wyczerpany polskiej muzyki filmowej, ale mam nadzieję, że sami troszeczkę poszperacie i kilka nazwisk zostało wam podpowiedzianych i kilka ścieżek dźwiękowych. Oczywiście czekam na wszelkie sugestie, nie tylko a propos tego spotkania pierwszego, ale w ogóle tego cyklu. No a już wkrótce następny odcinek, mam nadzieję, że nie mniej ciekawy, o polskim designie, polskiej modzie, też trochę historii, trochę współczesności i też fajni goście. A teraz już dziękuję wam bardzo, nazywam się Wojtek Przylipiak, a to była moja historia polskiej popkultury. Servus. Historia polskiej popkultury. Była to audycja Wojtka Przylipiaka. Goście specjalni, kompozytor Andrzej Korzyński oraz dziennikarz Marcin Cichoński. Realizacja Roman Przylipiak. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.